Dotykam takich rzeczy, które są trochę tabu. Właśnie nie lecę na aktualności, na nawiązywanie do bieżącego, do bieżącej polityki na przykład w Polsce i tak dalej, nie. Tylko zastanawiam się nad tym, co w nas tkwi, co jest nierozwiązane jeszcze, co nas uwiera. I to są te tematy, które się pojawią w sezonie. Profesor Zygmunt Bauman podczas wykładu w czasie 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog Wrocław mówił o niecodzienności, takie było hasło festiwalu w tym roku, i o dialogu, który dzisiaj wcale nie jest zjawiskiem takim oczywistym, nawet jak wynikało z tego, przynajmniej tak to zrozumiałam, dość ryzykownym. Ryzykujemy mianowicie, że wypadniemy z mainstreamu, z głównego nurtu, który ciągle gdzieś pędzi, a do dialogu potrzebne jest zatrzymanie. Panią dialog interesował zawsze, prawda? Już wtedy, kiedy pani kontakt robiła w Toruniu i chciała, żeby wschód i zachód dialogowały i tu we Wrocławiu. Wie pani, to wszystko jednak my nazwiemy to dialog, rozmowa, kontakt, tak się nazywał mój pierwszy festiwal. To chodzi o kontakt, znaczy o porozumienie człowieka z człowiekiem, na co jest coraz mniej czasu, na co coraz mniej zwracamy uwagę, dlatego że ten taki to hasło wyścig szczurów, prawda, robienie kariery za wszelką cenę i pościg za życiem konsumpcyjnym, żeby się utrzymać na takim poziomie, który świadczy o tym, że jesteśmy okurant wszystkich najnowszych gadżetów do życia potrzebnych. To wszystko zakwestionował profesor Bauman, który powiedział, że kultura powinna, teatr, powinien być miejscem, w którym się zatrzymujemy i zaczynamy dialogować. Dla mnie to było coś wspaniałego, ta jego refleksja. I myślę, w ogóle jak się zastanowiłam, to myślę, że mój teatr, tak jak ja go prowadzę, on właśnie realizuje tą zasadę. Nawet nie wiedziałam o tym, że... Tak, realizuje pani taką zasadę. Natomiast realizuje zasadę tego, zatrzymaj się chwilę, widzu, i pomyślmy razem na pewne tematy. Jak powiedziałam na początku, to grozi być może wypadnięciem z mainstreamu. Wie pani co? Mnie naprawdę nie interesują mainstream. Ja na tyle dosyć długo żyję, że tych mainstreamów było mnóstwo. I one strasznie, im były bardziej main, czyli na fali, tym bardziej było katastrofą, jak przepadały. Nie, to nie na tym polega rzecz. Rzeczywiście w tej chwili, nie wiem dlaczego, jest popierany i premiowany pewien teatr, który nie na bardzo mi się podoba. To taki teatr na granicy kabaretu, polityczny, nawiązujący do potocznych zdarzeń w naszym życiu. On się cieszy takim aplauzem publiczności, który towarzyszy wszystkim aluzjom w kabarecie. Ale to nie jest teatr. Teraz jest coś, teatr jest czymś więcej. Poczekam. Mogę być na marginesie mainstreamu, który jest taki i który mi się nie podoba, a zobaczymy, może jednak ludzie się przekonają, że teatr powinien mówić o czymś więcej. W tym sezonie we Wrocławskim Teatrze Współczesnym wśród premier jest Gogol, jest Babel i jest poważna rozmowa o państwie i kościele. Wie pani, ja dotykam takich rzeczy, które są trochę tabu. Właśnie nie lecę na aktualności, na nawiązywanie do bieżącej polityki na przykład w Polsce i tak dalej, nie. Tylko zastanawiam się nad tym, co w nas tkwi, co jest nierozwiązane jeszcze, co nas uwiera. Duda Gracz, która robi, jeszcze nie znam tytułu tego przedsięwzięcia, ale jest w oparciu o rewizora Gogola, bardzo autorski spektakl. I on mówi o zupełnie czym innym, że rewizora my sobie wymyślamy. To znaczy, że rewizor wisi nad nami, my się boimy go, ale czasami manipulujemy nim wobec innych ludzi. Że rewizor, czyli taki śledczy, jest potrzebny nam. On tkwi w naszych potrzebach, żeby kontrolować innych wokół nas. Mnie się wydaje, że to są takie bardzo wspaniałe obserwacje naszego życia. Potem będzie więcej takich. Natomiast nie uganiam się za właśnie powierzchownym odnotowywaniem życia w teatrze. Sięgam głębiej.